Drogi Panie, ja w sprawie, która dotyczy bardzo, bardzo wielu kobiet, dość często zdarza mi się, że słyszę od kobiety takie zdanie, że ona czuje się niezrozumiana, że jest w związku z jakimś facetem albo nie daj Boże nawet mężczyzną i po wielu latach związku kobieta stwierdza, że jej partner, mąż lub partner po prostu jej nie rozumie. Ona się czuje niezrozumiana. Ona rozumie wszystko, co on robi, nawet jak robi głupoty. Ona zna go od podszewki, zna nawet jego wszystkie myśli. Kobieta potrafi nawet wydedukować, co facet myśli. A facet jest niedomyślny i nie wie, o czym ona myśli. Nie wie, czego pragnie. W ogóle on jest nią niezainteresowany. Wydawałoby się, że kocha ją nad życie, że poświęca jej wszystkie swoje, no jeśli nie pieniądze, to nadzieje, poświęca jej wszystkie swoje nadzieje, natomiast jej zupełnie nie rozumie, w najprostszych sprawach jej nie rozumie. Natomiast kobiety nagminnie potrafią zrozumieć mężczyznę, czemu tak jest. I dotarło do mnie, czemu tak jest. Tak się dzieje dlatego, że wy, drogie panie, cudowne, wspaniałe kobiety, wy po prostu znacie swoich mężczyzn od podszewki. Wy pierwszą rzecz, którą robicie, to poznajecie faceta. Poznajecie go tak dokładnie, jak mamusia go nawet nie znała. Jesteście gotowe zapamiętać każdy pieprzyk na jego ciele. Wszystko o nim wiecie. Natomiast ten wasz partner bardzo często nawet nie wie, nawet nie zna numeru biustonosza, który nosisz. Czemu tak jest? Z bardzo prostego powodu. Bo istnieje pewna łatwość w poznawaniu mężczyzny. Mężczyzna po prostu pokazuje się takim, jakim jest. I dlatego tak łatwo faceta jest zrozumieć. Natomiast kobiety mają taką technikę, że chcą się poznać od najlepszej strony. I jak facet pozna kobietę od najlepszej strony, to tak naprawdę nie wie nic o kobiecie. I dlatego, drogie panie, jeżeli chcecie się czuć zrozumiane, to po prostu dajcie się poznać takimi, jakimi jesteście. My to jakoś wytrzymamy, naprawdę wytrzymamy.